Policjanci podczas patrolowania swojego rejonu służbowego zauważyli w rejonie dworca PKP na Nice dwóch mężczyzn, którzy, gdy zauważyli policyjny radiowóz, natychmiast zaczęli uciekać. Więc policjanci oczywiście ruszyli za nimi w pościg. Po krótkim pościgu obydwaj sprawcy zostali zatrzymani i jak policjanci ustalili, dokonali oni właśnie dewastacji gabloty informacyjnej na terenie dworca. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu, była wyczuwalna od nich silna woń alkoholu. Noc spędzili w policyjnym areszcie, zostaną przesłuchani. Za przestępstwo, którego się dopuścili, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.